Dzisiaj o godzinie 16 na Stadionie Narodowym w ramach finału Pucharu Polski zmierzą się ze sobą Arka Gdynia oraz Legia Warszawa. Czy ktokolwiek jednak wyobraża sobie, że zamiast jednej z tych dwóch drużyn na boisko wyszliby zawodnicy chociażby Gryfu Wejherowo czy Wisły Puławy, która znajduje się obecnie na 14 miejscu w drugiej lidze? Nie? No właśnie, a dokładnie na tym miejscu znajdowało się małe francuskie US Quivili, kiedy w 2012 roku zdołało dojść do wielkiego finału Pucharu Francji. Kiedy mały klub z Le Petit Quivili, niewielkiego miasteczka liczącego niecałe 23 tysiące mieszkańców, awansował do drabinki Pucharu Francji, gdzie już w 1/128 miał zmierzyć się z Clermont, nikt, nawet najbardziej zagorzały kibic, nie mógł przewidzieć tego, co wydarzy się w sezonie 11-12. Niespodziewanie, ten nieznany nikomu klub przedarł się po dwóch zwycięstwach do 1/16 finału. Po trudnym boju wygrał 1-0 z Angers, które wcześniej wyeliminowało choćby Monaco. W 1/8 wyższość małej drużyny uznać musiało Orleans. Nagle o zespole pochodzącym z niewielkiej miejscowości usłyszał cały kraj, bo ten awansował do ćwierćfinału. I to nie sam fakt awansu jest tutaj fenomenem, ponieważ jak wiemy, puchar są to rozgrywki, gdzie zespoły z niższych lig mają szansę spotkać się z najlepszymi. I często zdarza się, że słabsze zespoły dochodzą relatywnie wysoko. W 1/4 finału Quivili zmierzyć się miało z Olympique Marsylią i miał być to ostatni pucharowy mecz naszych bohaterów. Jak się okazało, był to jedynie początek niesamowitej historii. Pierwszy gol dla Quivili padł niespodziewanie już w 6 minucie. Taki stan rzeczy udało się utrzymać do 85 minuty, w której po bardzo dobrym dośrodkowaniu Marsylia zdołała wyrównać do 1-1. Spotkanie nie udało się rozstrzygnąć w regulaminowym czasie gry. To oznaczało dogrywkę. W dodatkowym czasie gry historia zdawała się zataczać koło. Po świetnym golu Johna Christophera Anya w 111 minucie. Zaś Luisowi Remy, grającemu obecnie w Getafe, wystarczyły zaledwie 2 minuty, żeby po raz kolejny wyrównać wynik na tablicy. Gdy wszyscy myśleli już, że zadecydują rzuty karne, stało się coś nieprawdopodobnego. Znowu John Christopher Anya po stałym fragmencie gry zdobył gola dla US Quivili w 118 minucie. Po chwili i gwizdku sędziego wszystko było już jasne. Nikomu nieznana drużyna zagra w półfinale. Mówią, że cud nie zdarza się dwa razy. Tak miało być i tutaj. W półfinale Quivili miało zmierzyć się z kolejną wielką marką, jaką jest René. Bardzo szybko, bo już w 9 minucie jakby na potwierdzenie wcześniejszej tezy dla René gola strzelił Julien Ferret. Ten wynik na tablicy utrzymał się do 65 minuty, w której wyrównanie naszym bohaterom dał po pięknym strzale z dystansu w samo okno Karim Erronat. Wszystko wskazywało na to, że znowu mecz rozstrzygnie się poprzez dogrywkę. I wtedy, w doliczonym do regulaminowego czasie gry, Anthony Lopes na zawsze zapisał siebie i swój zespół na kartach historii. W ostatnim momencie meczu po prostu padłym podaniu poradził sobie z obrońcą i strzelił gola, dającego US Quivili awans do samego wielkiego finału Pucharu Francji. Klub, którego pojemność trybun to zaledwie 2000 osób, miał zagrać na Stadionie Narodowym. Jednak Lyon nie pozostawił swoim przeciwnikom najmniejszych szans i wynikiem 1-0 wygrał finałowe spotkanie. Trzeba jednak powiedzieć, że Quivili walczyło bardzo dzielnie i z ogromnym poświęceniem. Na Stade de la France było 76 tysięcy kibiców. Po całym zajściu trener Quivili powiedział: musimy stawić czoła rzeczywistości i pogratulować Lyonowi. Zasłużyli na zwycięstwo. Są najlepszą drużyną, z jaką przyszło nam się mierzyć podczas naszej przygody. Byli od nas o niebo lepsi. Takie historie pokazują, że piłka to piękny sport. Jest jedna, a bramki są dwie i nawet najbardziej niedoceniany rywal może sprawić niemałą niespodziankę. Taką niespodziankę w zeszłym roku sprawili piłkarze Arki Gdynia, wygrywając finał Pucharu Polski, dając tym samym swoim kibicom niemały powód do radości. Czy tak samo będzie w tym roku? Tego nie wiemy, ale mam nadzieję, że po tym meczu będziemy mieli Wam do opowiedzenia kolejną piękną historię, choć na pewno nie tak spektakularną jak ta US Quivili.